Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. MP3, hasło elektryzujące, pojawiające się przy okazji różnych konkursów, promocji. No właśnie, tak jakby to było przed chwilą, a już tyle czasu minęło. Patrz, kupiłem go w końcu. Topowy model i prawie nieużywany. Walkmana kupiłeś w XXI wieku. No a niby co? Ja sobie kupiłem MP3. Pokaż. Ale to fajne jest, malutkie takie. Tylko ile ci piosenek wejdzie? No, kilka wejdzie. Kilka? Ile to ma pamięci? 16 megabajtów. Haha, kwadrans ci wejdzie. I to jeszcze w kiepskiej jakości. Ale mam gniazdko na karty. A karty masz? No, złapałem fajną fuchę. To po wakacjach sobie kupię 64. Fantastyka? 16 megabajtów odtwarzaczu MP3. Ależ skąd? Standard w tych najtańszych sprzed... Tak, to też niesamowite. Minęły zaledwie 22 lata, a nie tylko pojemności tej klasy dziś śmieszą, ale w ogóle takie urządzenia zniknęły ze świata właściwie zupełnie. O ile 80. lata były czasem rewolucji komputerów, przełom wieków dał nam rewolucję mediów. To wtedy karierę zaczęły robić pojęcia takie jak MP3 czy DivX, a także zjawisko gromadzenia bibliotek dóbr niematerialnych, pozyskanych najczęściej w sposób nielegalny. Od końca lat 90. rynek zaczęły zalewać kolejne generacje odtwarzaczy, które w świecie rodzących się dopiero standardów wyglądały często fantazyjnie i dziś ze smutkiem możemy tylko patrzeć w tamte czasy, mając klona smutnej deseczki do krojenia warzyw. Klona już niezmiennego w formie od dekady i nic nie wskazuje, by kiedykolwiek miało się to zmienić. Różnorodność formy dotknęła wtedy wszelkie urządzenia związane z mediami, a więc pierwsze aparaty cyfrowe, przenośne odtwarzacze DVD, a nawet pierwsze modemy korzystające z sieci komórkowej, czy takie dziwactwa jak ręczne skanery. Królowały jednak odtwarzacze MP3, czyli urządzenia dekodujące strumienie audio zakodowane w tym standardzie, a siedzące w pamięci półprzewodnikowej. Nie tylko, bo pod grupą były odtwarzacze używające miniaturowych twardych dysków oraz płyt CD, ale z zapisanymi plikami MP3. Pierwsze oferowały gigabajty przestrzeni, drugie 700 MB na jednej płytce, przy śmiesznie niskiej cenie samej płyty. Jednak największą karierę zrobiły te urządzenia. MP3 większość z nas kojarzy raczej z takich kształtów, kiedy to stały się tanie i masowo produkowane. Wówczas dzieci często dostawały je w prezencie i bardzo szybko zamiast radości pojawiało się zażenowanie, bo jak szybko się ta moda pojawiła, tak szybko zniknęła, kojarząc się z czymś starym i nic nie mającym, poza możliwością słuchania muzyki. W czasie największej popularności przeciętna pojemność pamięci oscylowała wokół gigabajta, ale to było później. Bohater odcinka wyposażony jest skromniutko, bo tylko w 32 MB i jest to wersja poszerzona wobec wcześniejszej o dwukrotnie mniejszej pojemności. Wówczas w roku 2002 standardem były już pamięci dwukrotnie większe, ale tutaj dostawaliśmy furtkę umożliwiającą zwiększanie zasobów za pomocą kart Compact Flash. Takie opcje bywały dostępne, ale rzadziej, wszak powiększały gabaryty, a właśnie miniaturyzacja była głównym atutem nowego medium. Część urządzeń pracowało z kartami SD, dopiero zdobywającymi popularność wobec istniejących już chwilę na rynku większych, starszych braci. Mniejsze formaty natomiast miały dopiero nadejść. Bogactwie formy różnych odgrywajców towarzyszyło bogactwo standardów kart pamięci. Wspomniany Compact Flash przywędrował z zastosowań profesjonalnych i królował długo, choćby w droższych aparatach fotograficznych.
Jako jedyny z rodziny wyposażony był w interfejs równoległy, mogący udawać ten, którego użyto w twardych dyskach. Tu też powstawały przejściówki umożliwiające zbudowanie dysku SSD z takiej karty, który mógł pracować w wiekowym sprzęcie komputerowym, niesamowicie przyspieszając operacje z plikami. Acz poza niszowymi zastosowaniami była to głównie ciekawostka. O takim sposobie użycia tej karty opowiadałem kiedyś w filmie o pewnym notebooku. Co ciekawe, istniały też karty CF, będące miniaturowymi dyskami twardymi. Miały dobre ceny przy sporych wówczas pojemnościach i wszystkie wady dysków. Były też grubsze, stąd takie charakterystyczne pogrubienie w gniazdkach. Drugi z popularnych, a obecnie zdecydowany zwycięzca to SD. Właściwie to cała rodzina kart kompatybilnych, która wyrosła z MMC, czyli dawno już wymarłego pierwowzoru, z większą ilością styków, ale możliwych do używania w urządzeniach zaprojektowanych do późniejszego standardu. Była dwukrotnie miniaturyzowana i dziś wciąż jeszcze wiele smartfonów umożliwia wsunięcie takiej karty w slot w wersji mikro. Wówczas jeszcze panowała cieniutka jak opłatek karta Smart Media, lansowana przez Olympusa i Fuji XD oraz coraz mniejsze odmiany kart Sony. Tylko te ostatnie zdarzało się widzieć w urządzeniach innych niż aparaty, ale w świecie MP3-ek stanowiły rzadkość. Mamy więc pudełeczko z nędznymi 32 MB pamięci i slotem na więcej. Ile muzyki można zmieścić w takim obszarze? Przy typowym bitrate 128 kilobitów 33 minuty. Jakość przezroczysta wymaga mniej więcej 220-240 kilobitów średnio, co ogranicza słuchanie do niespełna 20 minut. Najniższa jakość tolerowana np. do podcastów zmieści się w 70 kilobitach, a to już umożliwi godzinę słuchania, czyli tyle ile kaseta magnetofonowa. Właściciel Walkmana ze scenki na początku filmu rzeczywiście miał powody do śmiechu. W przypadku posiadania karty o pojemności 64 MB wszystko mogliśmy pomnożyć trzykrotnie. To nadal marnie, acz można było mieć więcej kart, jak również o większej pojemności. Tylko że w czasach produkcji tego odtwarzacza na taką kartę trzeba było pracować ponad 2 tygodnie, więc była to droga zabawa. Niewiele trzeba było lat, by cena kart setki razy pojemniejszych stała się porównywalna z ceną obiadu, ale wtedy już nikt takiego rupiecia nie chciał. Rupieć, tak go nazwałem nie ze względu na konstrukcję, a stopień zużycia. Dorwałem go kiedyś w śmieciach na Storociach bez nadziei, że ożyje, a jednak ożył i nawet poczęstował mnie turnałem, zaaplikowanym przez poprzedniego właściciela. Jak widać, bardzo mocno go eksploatował, więc nie jest do końca tak, że gadżety takie lądowały chwilę po zakupie w szufladzie. Obejrzyjmy sobie więc weterana dokładniej. Może on więcej niż się wydaje, ponieważ jego klawiaturka jest dwufunkcyjna. Mamy tutaj możliwość regulacji głośności i nawigowania po utworach. Dłuższe trzymanie wciśniętych przycisków przewija muzykę acz ślamazarnie i nie jest to wygodne. Tutaj mamy start-stop i wyłącznik zasilania, jeśli przytrzymamy ten przycisk chwilę. Na samej górze siedzi shift, który daje nam dostęp do kolejnych funkcji. I tak, po jego wciśnięciu tutaj możemy wybrać jeden z predefiniowanych trybów korekcji. Niestety własnego brak, to znaczy jest, ale został ustawiony według jakiegoś widzimisię programisty. Najlepiej po prostu ustawić charakterystykę płaską, bo korekcję można zmienić jeszcze w innym miejscu. Na dole mamy dostęp do podbicia tonów niskich oraz wysokich i to już jest możliwe do uczynienia w kilku krokach. Bywa przydatne i przewidywalne, acz mając dobre słuchawki najlepiej te wartości też wyzerować. W końcu możemy też ustawić tryb odtwarzania, a więc z powtarzaniem utworu, całości i wybieraniem losowym. Wyświetlacz jest interesujący. Technologia OLED dopiero raczkowała i powszechnie stawiano smutne wyświetlacze monochromatyczne, często jeszcze niepodświetlone. I tak nie jest źle. Mamy tutaj 6 pozycji na alfanumeryczne znaki, zbudowane z 16 elementów każdy.
Wygląda to dziś bardzo retro. 6 literek przy przewijaniu wymaga skupienia, by cokolwiek odczytać, lecz wiele takich urządzeń nie miało nawet tego. Zresztą przy tak małych pamięciach wyświetlacz jest właściwie zbędny. Na szczycie zioną dwie jamy, przeznaczona dla słuchawek i karty CF. Karty te mają pewną wredną właściwość. Wsadzenie jej na odwrót powoduje katastrofę. Serwisy w kółko naprawiały gniazdka z powyginanymi igłami, bo ktoś bardzo chciał oporną kartę zmieścić pupą do przodu. Zresztą wstawienie jej do góry nogami także kończyło się smutno, choć wydaje się to nielogiczne. Takie próby często miały miejsce. Karta wpadająca do jaskini przepadała, dlatego z boków wbudowano sprytną przesuwkę, która wysuwała kartę, gdy przyszła taka ochota. Po drugiej stronie znajduje się gniazdko USB. Kolejny z dziesiątek chyba standardów dawno już zapomniany, acz wówczas spotykany nierzadko. Zgubienie kabla uniemożliwi naładowanie wewnętrznej pamięci danymi, ale muzyka z karty grać będzie bez problemu. No i mamy tu jeszcze jeden gratis, możliwość nagrywania dźwięków. Cieszyła perspektywa posiadania w cenie odtwarzacza bezgłośnego rejestratora, jednak jak się za chwilę okaże, nadawał się on tylko do nagrywania niemoralnych propozycji, bo na pewno nie muzyki. W końcu z tyłu siedzi kolejny atut takich odtwarzaczy, slot na jedną tylko baterię, umożliwiającą rozkoszowanie się trzema co prawda kawałkami, ale przez dziesiątki godzin. Wobec prądożernych walkmanów czy discmanów był to progres znaczący. Niestety jamy na paluszki wkrótce zostały zastąpione wbudowanymi akumulatorami, które po roku, dwóch mówiły już nie chcę. Najwięcej takiego sprzętu lądowało w śmietniku z powodu braku możliwości naładowania go. I jeszcze słówko o marce. Nieznana. Oto całe słówko. A w rozwinięciu to właśnie wówczas Chiny rozwinęły skrzydła, tworząc miliony marek i produktów, będących tak naprawdę klonami samych siebie. Popularne gwizdki miały prawie zawsze to samo menu z tymi samymi niedociągnięciami. Wyprodukowano ich, myślę, że setki milionów, w najdziwniejszych kolorach i nazwach, ale mechanicznie identycznych. Diva to także byt z bytów, który możemy odnaleźć pod innymi nazwami, lecz w znacznie mniejszej ilości, bo to jeszcze nie ten czas. Czas natomiast zajrzeć pod maskę. Rzut oka do środka zdradza epokę z dokładnością wręcz do roku. Koniec końców urządzenia takie stanowiła mała płytka z kontrolerem wszystkiego i kostką pamięci flash. Tutaj jeszcze aż tak dobrze nie ma. Elektroniki trochę jest, acz niedużo. Na całość składają się trzy wtryski, nie licząc matrycy klawiatury, którą przygrzano na stałe jakimś gorącym gwoździem. Mamy dwie przesuwki, jedną pokrytą pozłotkiem, podobnie jak moduł klawiatury. W technologii metalizowania bardzo słabej, bo już wszystko się wytarło. Mamy też osłonkę szczelin klawiatury, by nam okruszki do środka nie wpadały. I takąż elektroniki w slocie na kartę pamięci. No i metalową kształtkę wysuwającą ową kartę ze slotu. Poza tym siedzą tam już tylko dwie płytki drukowane. Jedna zawiera klawiaturę i wyświetlacz, druga całą resztę. Zacznijmy od pierwszej. Od frontu możemy ujrzeć 6 mikrostyków oraz wyświetlacz dyndający wrednie na samoprzylepnej taśmie przewodzącej. To wynalazek samego szatana, który wyeliminował większość urządzeń, odcinając wyświetlacz od sygnałów wysychającym klejem albo przypadkową kroplą wody. Było to jednak rozwiązanie tańsze wobec osadzonych metalowych wyprowadzeń i tak funkcjonuje większość urządzeń wyświetlaczami. Podczas majdrowania wyświetlaczem zaleca się zachować ostrożność, a ja jeszcze polecam zapobiegawczo z matczynym uczuciem podociskać taśmę miękką wykałaczką, gdyby tak już gotowała się do emigracji. Z drugiej strony siedzą sobie specjalizowany sterownik wyświetlacza obsługujący do 128 elementów i mały, prosty układ cyfrowy. W literkach siedzi 96 elementów, kilka jeszcze obsługuje ikony, więc zapasu dużego nie ma i stąd pewno 6 pozycji wyświetlacza. Towarzyszący mu układ to tylko 6 inwerterów, zapewne potrzebnych do szczęścia klawiaturze.
Mamy tutaj także dwa placki na coś dużego, zakładam, że na kostki pamięci. Być może sprzedawano także wersję bogatą ze 128 MB, bo na drugiej płytce zionie jeszcze jedna pustka, bliźniaczo podobna do jedynej obstawionej pamięcią. Płytka łączy się z braciszkiem na kanapkę za pomocą gniazda i goldpinów, by całość można było łatwo rozłączyć i spiąć razem. Druga płytka zawiera więcej dobra. Strona wewnętrzna obstawiona jest wspomnianą kostką pamięci o organizacji 32 MB 8-bitowych słów. Niby nic, a jednak ćwierć miliarda pamiętających komórek wewnątrz sieci. W okolicach gniazdka słuchawkowego siedzi kolejny układ, który dla mnie jest przykładem pewnego pozytywnego absurdu. Jak wiemy, każdy miłośnik muzyki, przepraszam, urządzeń do odtwarzania muzyki, czyli audiofil, patrzy na taką MP3 z obrzydzeniem. Tymczasem to, co tu jest, jest układem zamieniającym cyfrowe dane na słyszane przez ludzi i popularnie zwie się kodekiem. Poczytajmy, jakie to ma parametry. 100 dB dynamiki, tyle nie miał nigdy żaden magnetofon, a czarna płyta ze swoimi 70 kilkoma decybelami, czysto teoretycznie, bo chyba nikt tyle nie osiągnął w praktyce, grzęś niedaleko w szumach. Idźmy dalej. 96 kHz, 24 bity, dalekie nadpróbkowanie. Jeszcze 10 lat wcześniej urządzenie z takimi parametrami stało na targach wśród laurowych liści i zapachu kadzidła, a miłośnicy dobrej muzyki, przepraszam, dobrego brzmienia, pocili się i dostawali gęsiej skórki. I takie coś trafiło do MP3, do śmiesznego pudełeczka, zupełnie niepoważnego. Jakby tego było mało, na pokładzie siedzi jeszcze przetwornik w drugą stronę, układ kształtowania charakterystyki oraz wzmacniacz słuchawkowy. Widzimy tu także mikrofon elektretowy, bo jak mówiłem, urządzenie może też nagrywać dźwięki. Prawą stronę zajmuje moduł zasilania, który musi zarówno przystosować zabójcze napięcie rzędu 5 V z USB do wymagań delikatnej elektroniki, jak również zamienić dla niestabilne z bateryjki. Teraz będzie gorzej niestety, bo mikrokontroler został tu perfidnie przysłonięty gniazdkiem karty i nijak nie mogłem odkryć reszty napisów. Podejrzewam zresztą, że niewiele by to dało, gdyż część układów ma oznaczenia własne producentów, w które w sieci prowadzą donikąd. Założyć możemy, że ta kostka zawiera jakiś mikroprocesor oraz niezależny koprocesor wyspecjalizowany w dekodowaniu strumieni MP3. W tak zwanych gwizdkach używa się, uwaga, odmiany Z80 i kiedyś przy okazji omawiania takiego odtwarzacza skupię się nad tym przypadkiem. Pozostałe małe układy to prosta cyfrówka, dekoder 3x8 oraz najprostszy cyfrowy Scalak Świata 7400 zawierający 4 bramki NAND. Czas na ostatni etap. Jak to gra? Oczywiście użyjemy tu MP3 z maksymalnym bitrate'em, czyli 320 kilobitów, by wyeliminować zniekształcenia samego formatu nagrane ostatnią kompilacją kodeka LAME. Oto oryginał. A tutaj to, co wylazło z gniazdka słuchawkowego. Nie, nie jest idealnie. Zacznijmy od zalet. Dynamika znacznie powyżej 70 dB, więc mogłaby być lepsza, ale i tak żaden Walkman takiej nie osiąga. Pojawiają się harmoniczne na poziomie mniej więcej 60 dB, które znikają w miarę wzrostu częstotliwości, co jest ciekawe. Żadnych szumów, przydźwięków i takich tam spraw. To, do czego się przyczepiłem, w sprzęcie przenośnym nie ma znaczenia. Ma niestety coś innego.
zaimplementowano na stałe po prostu kontur, bo tak to trzeba nazwać, 4-decybelowe siodełko. Dlaczego? Myślę, że dzięki temu wiele razy padło: wow, ale to brzmi lepiej niż oryginał. No właśnie, lepiej, a ja bym wolał, żeby brzmiało jak oryginał. No cóż, w takich urządzeniach uszczęśliwiano nas na siłę. Jeszcze rzućmy okiem na charakterystyki korektorów. Wszystkie one mają jedną cechę. Zmieniają charakterystykę na etapie dekodowania pasm ze skompresowanego stratnie strumienia. A to oznacza, że charakterystyka nie jest równa, tylko poszarpana. Nie ma to wielkiego znaczenia dla brzmienia, ale w miejscach nagłych zmian energii w paśmie na pewno wyskoczą harmoniczne. To na szczęście można wyłączyć, ale nie ów nieszczęsny kontur. I jeszcze rzućmy tylko okiem, a właściwie uchem, na możliwości dyktafonu. Masakra. To monofoniczny sygnał próbkowany przy 8 kHz w kompresji ADPCM. Koprocesor bowiem może tylko tłumaczyć MP3 na uszy, ale w drugą stronę robić tego nie potrafi. I tym zajmuje się już najprawdopodobniej 8-bitowy mikroprocesor. Ależ ten czas pędzi. Marzenia stają się śmieciami, po czym są znowu odkrywane jako ciekawostki. Tylko dlaczego w 2 dekady? Zapraszam do subskrybowania kanału i odwiedzenia mojego konta Patronite. Do widzenia.